wzór banknotu 100 zł, 1948 rok. Wzór standardowy, kasowy, z numeracją kolejną, seria AG. I egzemplarz, któremu niejednoznacznie podaliśmy stan zachowania, gdyż, proszę Państwa, nie ma to banknot żadnych ugięć, jest naturalny. Natomiast, tak jak to w przypadku wzorów bywa, był wklejony w książkę prezentacyjną. Przy czym tutaj w zasadzie trudno powiedzieć, że odklejony, po prostu odłączony od książki, do której był wklejony, kosztem tejże książki, czyli widzimy na tym kleju, który tutaj pozostał, fragmenty kartki, do której był wklejany, ale jednocześnie przejrzawszy sobie dokładnie cały ten margines, widzimy, iż ten klej pozostał w pełni na marginesie, nie ma żadnego uszczerbku na powierzchni papieru. W efekcie bardzo prosty zabieg konserwatorski usuwa pozostałości tego kleju. Proszę Państwa, otrzymamy banknot w stanie 1 tak naprawdę, który bez problemu otrzyma również wysoką notę w gradingu. Natomiast na chwilę obecną jest to stan pośredni, dlatego u nas jest ocena między 1 a 2, no gdyż nie jest to w pełni w tej chwili stan pierwszy, wymaga ewentualnych poprawek. Ugięć nie ma, tu widzimy tylko taką zagniotkę, która rysuje się trochę chyba częściowo, być może jako produkcyjna, zaraz przy znaku wodnym na marginesie. Widzimy pod światło, że też nie ma żadnych zmian. Atrakcyjna sztuka ze sporym potencjałem.